dobry, dzień dobry. Jak tam dzisiaj? Wszystko w porządku? Mamy już schyłek października, jesień w pełnej krasie. Aż się nie chce wychodzić z domu. Najchętniej to zawinęłabym się w burrito i przeczekała do wiosny. I dzisiaj mam dla Was opowieść, którą podrzucił mi Hubert. Hubert co jakiś czas podrzuca mi tematy do podcastu, za co bardzo dziękuję. Napomknął mi o pewnym mordercy z Bydgoszczy, który zabił dwie osoby, a właściwie dwoje dzieciaków. Najpierw swojego kuzyna, a potem koleżankę łamane na sąsiadkę. Hubert pamięta, jakie było poruszenie w mieście, kiedy to się wydarzyło i napisał mi tak. Wszyscy jeździliśmy rowerami i biegaliśmy z piłką, żeby coś usłyszeć i zobaczyć. Dodał też, że nie słyszał żadnego podcastu na ten temat. Uznał, że to będzie dobry temat dla mnie, żeby wypełnić tę niszę i ja się ucieszyłam w zasadzie, bo parę osób w komentarzach na YouTubie wytyka mi, że korzystam tylko z bardzo znanych historii, nie szukam niczego głębiej, co mogłabym się z tym spierać. Mój klucz wyboru tematów do odcinków jest dosyć szeroki. Po prostu opisuję te historie, które mnie zainteresują. Jeśli macie ochotę słuchać o historiach, które już dobrze znacie, to bardzo proszę. A jeśli nie, to również nie ma potrzeby, nie ma konieczności ani obowiązku słuchać wszystkiego. Ale myślę, że dzisiejsza opowieść może Was zaintrygować, pewnie zasmucić też. Tyle tylko, że kiedy zaczęłam czytać o Balickim, Jacku Balickim i o jego dwóch zbrodniach, to znalazłam podcast Polskiego Archiwum Zbrodni i dosłownie na początku października opublikowali odcinek na temat tej historii. No i już miałam się poddać, pomyślałam sobie, no zaraz będzie, że czerpię inspirację albo coś tam, ale stwierdziłam, kurczę, no jakby świat jest duży, internet jest wielki, mój pies teraz przeżuwa kość, więc możecie słyszeć pewne takie dziwne dźwięki, nie czuję, kiedy rymuję i stwierdziłam, że dobra, nagram, bo mam dużo informacji od Huberta na ten temat, nikt nie powiedział, że może być tylko jeden podcast na jeden temat. Nie słuchałam Polskiego Archiwum Zbrodni, specjalnie, żeby się nie zasugerować. Poza tym, w ogóle, to będzie taka dygresja. Jeszcze kilka miesięcy temu słuchałam wielu podcastów polskich, nawet w trakcie przygotowywania się do odcinków, bo ja korzystam ze wszystkich źródeł, jakie mogę znaleźć. Są to książki, są to artykuły w sieci, blogi, fora, nawet przeglądam Reddita, który jest pełen różnych treści, niekoniecznie dobrych. Oglądam też filmy, jeśli są na Netflixie czy seriale i też słucham podcastów. I tak, słuchałam polskich, ale uznałam, że kiedy słucham polskiego podcastu, przygotowując się do jakiejś opowieści, to później chcąc nie chcąc powielam pewien tok myślenia, pewną narrację. A ja nie chcę powielać niczyichś myśli. Tak to jest z opowieściami, które przechodzą z ust do ust. Zawsze jakieś wspólne ziarno zostaje. Jak czasami porównujecie mnie do innych twórców czy twórczyń, to nie wiem, czy to jest komplement, czy nie, bo tak naprawdę nie znam bardzo wielu podcastów, o których piszecie. Przerzuciłam się na angielskie podcasty prawie w 100%. Te, które słucham polskie, to w zasadzie poza kryminatorium, to nie mówią o sprawach kryminalnych. Z kilku względów. Po pierwsze, dowiaduję się wielu rzeczy. Te treści są dosyć mocno merytoryczne. Po drugie, szkolę język. Jakby to jest zawsze plus. A po trzecie, nie ma niebezpieczeństwa, że coś po kimś powtórzę, a potem będzie, że ściągam czy małpuję. No chcę być autentyczna i myślę, że to doceniacie, także cieszę się, że tu jesteście. Ale okej, już poza dygresją. Dosyć często skupiam się na tych bohaterach, o których mi powiecie, napiszecie, szepniecie, napiszecie mi w mailu czy w wiadomości prywatnej. Jeśli mnie to zainteresuje, no to wtedy drążę temat. I właśnie Hubert zasugerował mi tę historię z Bydgoszczy. Mówisz, masz Hubercie, jakby no problem. I dzisiaj opowiem Wam o podwójnym mordercy, który wciąż odsiaduje dożywocie, ale za 4 lata będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Wspólnie się zastanowimy, czy powinien i czy w ogóle jest jakakolwiek nadzieja na jego resocjalizację. Spoiler alert, nie ma. To będzie trudna historia, ponieważ zdarzyła się dosyć niedawno, stosunkowo. Po drugie, zdarzyła się na naszym podwórku i po trzecie, była absolutnie bezsensowna. Obie zbrodnie były pozbawione motywu. Tu nie było absolutnie żadnego sensu. Oba zabójstwa zostały dokonane wyłącznie w celu dostarczenia jakichś emocji mordercy. One nie miały żadnego sensu. Dwie osoby, które zginęły, były młode, miały całe życie przed sobą i to jest mega frustrujące i wkurwiające, że tak można, że tak się zdarza. Nie fair jest to, że ktoś może wpaść sobie na pomysł, że dzisiaj pójdę kogoś zamordować i idzie i to robi. I to jest po prostu oburzające i bardzo przykre. Czy słyszeliście w ogóle o tej historii? Hubert miał
miał wtedy jakieś 12 lat. Powiedział mi, że Dawid, jedna z ofiar, chodził z Hubertem do szkoły. 5 razy dziennie Hubert przejeżdżał rowerem pod jego oknem, a o ścianę od jego pokoju odbijało się piłkę, bo Dawid mieszkał na parterze. Pamiętacie te lata, jeszcze kiedy można było odbijać piłkę o budynek? Później zaczęły się pojawiać znaki, że zakaz walenia piłką o ścianę budynku, ale kiedyś tak było, to były lata 90. Ta sprawa wstrząsnęła absolutnie Bydgoszczą. To się działo w dzielnicy Fordon, największej dzielnicy w tym mieście, która do 73 roku była samodzielnym miastem. Potem została wchłonięta przez Bydgoszcz. Co ciekawe, nazwa Fordon pochodzi od pobieranego kiedyś sła rzecznego, bo rzeczywiście Bydgoszcz leży nad Brdą i Brda, rzeka, będzie istotnym elementem dzisiejszej historii również. 1 października 1996 roku młoda dziewczyna Katarzyna Kwasińska około godziny 12 przyszła do domu ze szkoły. Zaniepokoiły ją zatrzaśnięte drzwi, chodnik wsunięty pod szafkę, tak jakby ktoś się pośliznął i ten chodnik po prostu się przesunął, więc weszła do mieszkania i zaczęła wołać brata, myśląc, że nie poszedł do szkoły tego dnia, pewnie jest gdzieś w domu. Zaczęła go nawoływać, a później go zauważyła. Leżał na środku pokoju, na boku, w ubraniu i w tylko jednym bucie. Sama określiła, że jego ciało było zimne i twarde. I dalej z zeznań Katarzyny. Na skroni miał jakby wgniecioną czaszkę. Wokół była krew. Nie wyczułam pulsu. Brat był cały zimny. Pobiegłam do cioci, ale nie zastałam jej. Wracając od niej, zadzwoniłam do sąsiadki. Pobiegła do domu razem ze mną. Jak zobaczyła brata, popłakała się i powiedziała: ja coś słyszałam. Istotnie sąsiadka Kwasińskich coś słyszała. Sylwia C. się nazywała ta sąsiadka i zeznała, że rano przez okno usłyszała kilkakrotnie powtórzone słowo boli. Myślała, że to dzieciaki na ulicy. Wyszła sprawdzić na balkon. Niczego nie zauważyła. I dodała w swoim zeznaniu: dopiero potem skojarzyłam, że wtedy musiał zginąć Dawid. I tak myślę o pani Sylwii. Jest mi bardzo przykro. Bardzo długo obwiniała się o to, że niczego nie usłyszała. Podejrzewam, że nawet jeśli by zareagowała, niewiele by zmieniła. Bo jak się sami przekonacie, sprawca był totalnie ukierunkowany na to, aby zabić. Być może pani Sylwia sama sobie by zaszkodziła dodatkowo, ale jestem przekonana, że poczucie winy nie opuszcza jej na krok. Bardzo też żal mi siostry, która w takich okolicznościach widzi martwe ciało swojego brata i później się dowiaduje, że sprawcą tego był chłopak, z którym chodziła do podstawówki, jej rówieśnik. Co do Dawida. Chłopak został zadźgany i ponoć ran od noża było tyle, że nie dało się ustalić kolejności zadanych ciosów. Było tych ciosów 28. Dawid się wykrwawił. Taka była przyczyna zgonu. Dostał ciosy w serce, w aortę. W lewej skroni miał 3-centymetrową dziurę. Dawid umarł w ciągu kilku minut. Na koniec jeszcze poderżnięto mu gardło. Makabryczny widok. Makabryczna śmierć. Kto i dlaczego dopuścił się takiej makabrycznej i agresywnej zbrodni? Na 13-latku. Dzieciaki nie mają takich wrogów. Tym bardziej, że nie było motywu. Coś tam zginęło z mieszkania, bodajże 30 zł, jakiś notatnik Dawida, pojemnik z gazem łzawiącym. To nie jest warte zabójstwa. Chłopak został zabity rano, między 7 a 10, jak się później okazało, kiedy wychodził do szkoły. Na miejscu znaleziono liczne ślady. To nie było tak, że zabójca wyczyścił miejsce zbrodni i zadbał o to, żeby absolutnie nikt nie trafił na jego trop. Znaleziono włosy, odciski palców, nawet ślinę i nawet krew na framudze drzwi, bo okazało się, że w ciągu walki Dawid najprawdopodobniej zranił swojego oprawcę i oprawca miał zraniony kciuk. Oparł się o framugę drzwi i zostawił rozmazany krwawy ślad na tejże framudze. Udało się wyizolować genotyp sprawcy, ale nie ustalono, kto konkretnie dopuścił się morderstwa na 13-latku. Nawet zaangażowano profilera. Wyobrażacie sobie, w latach 90. w Bydgoszczy zaangażowano profilera, który określił, że sprawca był prawdopodobnie osobą sadystyczną, agresywną, a może nawet chorą psychicznie. No shit, Sherlock. Sprawę umorzono 3 miesiące później. Finito. Brak motywu, brak sprawcy, tylko martwy 13-latek podziurawiony nożem jak sito. Jak się później okazało, Dawid był kuzynem swojego oprawcy, Jacka Balickiego. Matka Jacka i matka Dawida oraz Kasi to były dalekie kuzynki. Do 95 roku obie rodziny mieszkały niedaleko siebie. Jeśli znacie Bydgoszcz, to będziecie wiedzieli, o jakich rejonach mówię. Balickcy mieszkali przy Placu Wolności, a Kwasińscy przy Gdańskiej. Siostra Dawida stwierdziła
tak. W szkole Jacek zawsze był wesoły. Nie przejawiał agresji w stosunku do innych dzieci. Myślę, że brat z oskarżonym się lubili. Jacek był starszy od Dawida o 4 lata i najprawdopodobniej mu imponował. Wiecie, no 16-latek. Chłopcy mieli razem ćwiczyć karate. Jacek nauczył Dawida robić szpagat. No normalna relacja między kuzynami. Ale Jacek postanowił, że zabije Dawida. I tego dnia rano przyszedł z takim postanowieniem. Wziął ze sobą nóż sprężynowy i nóż komandoski. Trochę pogadali chłopcy, a Dawid zaczął zbierać się do szkoły. Wtedy Jacek go zaatakował. Najpierw sprężynowym nożem, a później tym drugim. Na koniec podciął gardło już martwemu chłopcu. I miał totalnie wywalone na wszystko. Nie zadbał o to, żeby zatrzeć swoje ślady. Po prostu wyszedł, a wcześniej poczęstował się jabłkiem w kuchni i zostawił je przy wyjściu. Nadgryzione jabłko, tak, ze śliną, z DNA, ze śladami. Na framudze drzwi ślad własnej krwi, o czym już Wam mówiłam. Więc jabłko i krew. Perfekcyjna sytuacja dla organów ścigania, się zdaje, nie? Ale wszyscy wiemy, jak było. Po wyjściu z domu Dawida Jacek pozbył się noży, zakrwawiony sweter po prostu wrzucił do pralki. Mama mu uprała. Uwierzyła, kiedy powiedział jej, że pobił się z kumplem. Matka Dawida, Renata Kwasińska, opowiadała, że o tragedii dowiedziała się telefonicznie. Była w pracy. I z jej zeznań wynika, że Jacek był na pogrzebie Dawida później, na mszy żałobnej, na sypie, tak? A po niej w mieszkaniu Kwasińskich w Fordonie. Odwiedził miejsce zbrodni, tak? I uczestniczył w uroczystościach żałobnych po chłopcu, którego sam zamordował. Co za bezczelność. Drugi raz odwiedził Kwasińskich po narodzinach ich najmłodszego dziecka, Bartosza, pod koniec 1998 roku. I Jacek wziął malucha na ręce. Renata Kwasińska zrobiła im zdjęcie. I miesiąc przed kolejnym zabójstwem, zabójstwem Dominiki, Renata Kwasińska odwiedziła mieszkanie Balickich i wtedy Jacek pokazał jej album ze zdjęciami i w tym albumie było zdjęcie, to właśnie zdjęcie, kiedy Jacek trzyma Bartusia na rękach. Zapytałam, czy kochał Dawidka, ale nic nie odpowiedział. A czy kochasz Bartusia? Tak. Wtedy matka Jacka zaczęła płakać. Powiedziała, że dzieje się z nim coś złego, że trzeba będzie go leczyć. To zeznała matka Dawida. Rzeczywiście, bardzo wiele osób później zeznawało, że z Jackiem działo się coś nie tak. Było coś nie tak z tym chłopakiem. Miał w sobie jakiś mrok, coś ukrywał, coś kombinował. Wydawało się, że był bardzo taki normalny, spoko, ale jak się za chwilę dowiecie, miał w sobie mnóstwo mroku. Jeszcze skomentuję sytuację ze zdjęciem, a w zasadzie to będą słowa Huberta, który dał mi do myślenia, że rodzina musiała czuć się totalnie rozpieprzona, kiedy na zdjęciu widzieli, jak zabójca ich jednego syna trzyma na rękach drugiego. Straszny twist. Zaraz po śmierci Dawida Jacek zwiał z domu na jakiś czas i okazało się, że zabrał ze sobą broń swojego ojca. Tyle tylko, że ktoś pomógł zatuszować ten fakt, że Jacek zabrał broń. 3 miesiące po zabójstwie i po pogrzebie Jacek zaczyna być podejrzewany o zabójstwo Dawida. Policja w ogóle nie ma żadnych tropów, pomimo tego, że ma krew, ślinę, odciski palców i wszystko, to nie ma tropów. To było tuż przed umorzeniem sprawy. 5 grudnia przesłuchiwano Balickiego jako świadka i on sam powiedział tak, cytuję: nie wiem nic konkretnego o śmierci Dawida, tyle co z prasy i z telewizji. Ojciec też opowiadał, jak to było, bo odwiedził ich po śmierci Dawida. Ja go bardzo lubiłem i żałuję, że nie żyje. Od czasu, kiedy się przeprowadzili do Fordonu, tylko raz byłem u niego w domu z rodzicami na jakiejś uroczystości. Policja i prokurator bardzo intensywnie przesłuchiwali Jacka. Później opowiadali, że nikt nie wytrzymałby metod, które zastosowali, takiego wielotorowego, wielogodzinnego, męczącego przesłuchania do samej nocy i byli przekonani, że ktoś bez odpowiedniego przygotowania nie byłby w stanie wytrzymać maglowanie, jakie policja zastosowała. No chyba, że byłby niewinny. Jacek wytrzymał. 3 lata później dokładnie, kiedy był oskarżony o drugie morderstwo, opowiedział, jak to było z Dawidem. Więc żeby nie skakać za bardzo w tej historii, zacytuję teraz, co Jacek powiedział o zabójstwie Dawida w 96. Dokładnej daty nie pamiętam, ale przyszła mi do głowy myśl, aby zabić Dawida. Czułem wewnątrz agresję. Zabrałem ze sobą 2 noże. Pierwszy komandoski, a drugi sprężynowy z brzeszczotem. Gdy zakładał buty w przedpokoju, to go zaatakowałem.
zdołałem. Szarpaliśmy się w przedpokoju, później pchnąłem go na kaloryfer. Nie krzyczał, tylko jęczał. Nóż wrzuciłem do jeziorka w parku, tam gdzie jest Not. Mniejszy sprężynowy dałem później w prezencie swojej dziewczynie. Dla niezaznajomionych z Bydgoszczą, Not to jest bydgoski dom technika. Pozwólcie, że teraz przedstawię Wam Jacka, dobra? Żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, zanim przejdziemy do drugiego morderstwa. Bo to, że Dawid nie wystarczył temu mordercy, to już jest pewne i wiadome. Jacek był normalnym dzieckiem. Znajomi mówili, że krył się w nim jakiś mrok i jeden z kolegów powiedział tak. Biegaliśmy razem po dachach śródmiejskich kamienic. To był naprawdę przemiły, normalny chłopak. Wszyscy, którzy z nim chodzili do podstawówki, mogą to potwierdzić. Nic nie wskazywało, że w przyszłości może dopuścić się takiej okropnej zbrodni. Byłem zszokowany. Przemiły? Normalny chłopak? Może na pierwszy rzut oka, bo kiedy Jacek był nastolatkiem, to zdarzało mu się podcinać gardła małym kotkom, podrzynać. Był niezłym cukiernikiem, jak się okazuje. Chodził do technikum cukierniczego, czy do zawodówki cukierniczej. Dwie wersje znalazłam w sieci. No i odbywał praktyki w miejscowej cukierni. Wiecie, no kiedyś takie szkoły były, przygotowywały do zawodu, teraz też są jakieś takie branżowe szkoły. Jacek miał naprawdę talent. Nawet udało mu się kiedyś zrobić jakiś super zajebisty spichrz z herbatników na urodziny miasta i pojawiło się jego zdjęcie w gazecie. Szukałam tego zdjęcia i go nie znalazłam w sieci. No ale tak, ciasta piekł znakomite. Uczył się średnio, ale to było mało ważne. Ważne było to, żeby zdobył zawód, prawda? Był nieco skryty, ale wszyscy uznawali, że jest sympatyczny. I wtedy, kiedy Jacek był na praktykach, to w pobliżu zakładu urodziły się małe kocięta. Młody nie miał absolutnie żadnych skrupułów, żeby się tych pchlarzy pozbyć. I nie, że utopił, wystawił na mróz, czy nie wiem, zrobił coś takiego mniej obrazowego i makabrycznego, choć oczywiście wszystkie metody zabijania tutaj zwierzątek są złe, tak, ale wiecie, co mam na myśli. Zrobił coś bardzo bezpośredniego. Normalnie poderżnął gardła malutkim kotkom. Jeśli to nie jest oznaka wrodzonego zła, to ja nie wiem, co nim jest. Nie wiadomo jednak, co myślał, gdy pewnego dnia rzucił szkołę i stwierdził, że zaciągnie się do Legii Cudzoziemskiej. Wyjechał na 8 miesięcy do Francji i podobno, jak wrócił, to był radykalnie zmieniony wewnętrznie. Legia Cudzoziemska, jak wiemy, uczy różnych rzeczy, niekoniecznie tych związanych z lukrowaniem ciastek. W tej Legii odsłużył 8 miesięcy i w zasadzie niewiele wiemy, co go tam spotkało. Wrócił niby z powodu niskich zarobków, ale pewne pragnienia, fantazje czy jakieś natrętne myśli wylazły na powierzchnię i zaczęły mocno go męczyć i dręczyć. I doszło to do tego punktu, że musiał zabić, ale już nie kotki. Czas mijał, ludzie zapomnieli o tragedii w Bydgoszczy, życie toczyło się dalej. Oczywiście nie dla rodziców Dawida i siostry, która zapewne miała obraz martwego brata wytatuowany na wewnętrznej stronie powiek, no ale pantarej, co nie. Morderca pozostał nieuchwytny, na jakiś czas morderstwo Dawida go zaspokoiło i, nie wiem, ujarzmiło demona, jaki w nim siedział, no ale w końcu zaczęło to wszystko powracać. Znamy to już, kiedy psychopatyczny morderca, który zabija wyłącznie z chęci mordu, po jakimś czasie powtarza zbrodnię, żeby przeżyć to jeszcze raz, bo tamta pierwsza zbrodnia dała mu tyle fanu i tyle radości. Zatem Jacek nabrał sił i postanowił zabić ponownie. W maju 99 roku ktoś zauważył dziwną torbę w rzece. Płynęła sobie z nurtem. Wyłowiono ją i z trwogą wszyscy odkryli, że w tej torbie jest wypchnięte ciało. Ja nie wiem, co ci mordercy mają z upychaniem ciała do walizek. Przeczytam Wam teraz notatkę policji. 12 maja 1999 roku. O godzinie 14.05 ujawniono zwłoki przy Wyspie Młyńskiej w kanale bydgoskim przy ulicy Mennica przy elektrowni wodnej. Ciało znajduje się w torbie turystycznej na zamek Błyskawiczny. Denatka była obnażona od pasa w dół, ale miała przy sobie legitymację szkolną. Na dokumencie widniało imię Dominika. Zgłoszono jej zaginięcie jakoś niedługo wcześniej. 12 maja mama Dominiki odebrała dziwny telefon od córki i z zeznań Jacka Balickiego, czyli zabójcy. Dzieliliśmy wspólny korytarz. Chciałem wiedzieć, o której Dominika wstaje, o której wychodzi, o której wracają rodzice. Pomyślałem, żeby zamordować Dominikę. Czułem, jak wzbiera się we mnie agresja. Nie wiem, z czego to wynika. Obmyślałem, jak to zrobić. Podglądałem przez dziurkę od klucza. Widziałem, jak się ubiera, maluje. Wiedziałem, że muszę to zrobić na korytarzu. Zaatakowałem tłuczkiem do mięsa. Zadałem kilka ciosów. Jeden chyba koło ucha. Upadła, majaczyła, jakby chciała coś powiedzieć. Zostawiłem ją.
Poszedłem do kuchni się umyć. Miałem ręce i bluzę pochlepane krwią. Zaciągnąłem ją do naszego korytarzyka. Harczała. Poszedłem siku. Jak wróciłem, ona stała przy telefonie i mówiła: mama, ratuj. Przerwałem połączenie, położyłem ręce na widełki i poszedłem do kuchni po nóż. Zadawałem ciosy. Nie pamiętam, czy podrżnąłem jej gardło. Morderca zaatakował ją, kiedy wychodziła do szkoły, tak? Czyli dokładnie to samo, co w przypadku Dawida. Ona otwierała drzwi, żeby wyjść z domu i wtedy ją zaatakował. Pierwszy cios metalowym tłuczkiem do mięsa zadał jej w głowę. W sumie zadał jej kilkanaście ciosów w głowę tym tłuczkiem. Następnie zaciągnął ją do swojego mieszkania, bo oni, jak słyszeliście, dzielili wspólny korytarz i wspólną łazienkę, mieszkali w tym samym korytarzu kamienicy przy ulicy Gdańskiej. I zaciągnął ją do swojego domu i tam miał rozłożoną folię malarską i położył nieprzytomną, pobitą nastolatkę właśnie na tej folii. Doskonale to zaplanował. Zrobione. Poszedł umyć z krwi ręce, później poszedł się wysikać. Przekonany był, że Dominika nie żyje, ale ona była silna. Doczekała się do telefonu, wykręciła numer do matki i właśnie zdążyła powiedzieć tylko: mamo, ratuj. Najpewniej chciała krzyknąć: jestem u Balickiego, to Jacek, ale nie zdążyła. Morderca przerwał połączenie i zaczął ją dźgać, rozwścieczony, z furią taką, że złamał rękojeści noża i wyobraźcie sobie, że zadał jej około 50 ciosów nożem. Następnie ciało upchnął do torby, którą wcześniej zakupił i już miał wychodzić z domu nad rzekę, ale pojawił się w mieszkaniu ojciec Dominiki. Słowami Jacka: przyszedł ojciec Dominiki i pytał, czy coś o niej wiem. Powiedziałem, że widziałem, jak wychodziła z koleżankami. Opisy koleżanek wymyśliłem. Zanim on przyszedł, ja już Dominikę zacząłem rozbierać. Buty, spodnie, majtki, skarpety chciałem spalić w Myślęcinku, a ciało utopić w kanale bydgoskim. Wcześniej to zaplanowałem, kupiłem czarną torbę turystyczną. Nie zdążyłem jej rozebrać, bo na korytarzu zrobił się ruch. Przebrałem się i z tą torbą zatrzymałem taksówkę. Poprosiłem kierowcę o otwarcie bagażnika, tam włożyłem torbę z Dominiką. Kazałem się zawieźć na działki na Jachcice, w okolice drewnianego mostu na Brdzie. Tam wrzuciłem torbę do wody. Wróciłem do miasta. W okolicach kościoła farnego wrzuciłem zakrwawione rzeczy do kontenera, a nóż, który mi się złamał, jak dźgałem Dominikę, wrzuciłem do rzeki. Koniec cytatu. Hubert mi opowiadał, że pojawiła się wówczas taka plotka, nie wiem, czy to prawda, czy nie, sam Hubert też nie jest pewny, że podobno Jacek wyjaśnił taksówkarzowi, że wiezie mięso ze świniobicia. Ale może to być urban legend, tak? Mama Dominiki zaraz po tym, jak odebrała telefon od córki z takimi dziwnymi słowami, to od razu poinformowała swojego męża. I wtedy właśnie ojciec Dominiki wpadł do mieszkania i zapytał Jacka, czy nie widział jego córki. Kiedy Jackowi udało się pozbyć natrętnego ojca swojej ofiary, wrócił do domu, rozebrał ją, włożył do torby ubrania i złamany nóż do drugiej torby. I znacie historię, wiecie, jak było dalej ze słów samego Jacka. Poszedł na Plac Wolności, tam złapał taryfę i to mi się mega kojarzy też z Issei Sagawą, który też poupychał ciało swojej ofiary do walizki i pojechał taksówką do parku. Więc to jest jakiś wspólny mianownik, tyle tylko, że Jacek nie zjadł swojej ofiary. Marne to pocieszenie. Ale tak, wiemy, kim był morderca. Wyjątkowo szybko także i policja na to wpadła. I wtedy zaczęto łączyć Jacka z tą sprawą, bo w chwili zabójstwa Dominiki tylko on był w mieszkaniu. Jego bliscy, cała rodzina Dominiki, wszyscy byli poza domem. Jacek nie uczył się, nie pracował. Całe dnie przesiadywał w swoim pokoju i praktycznie od razu przyznał się do zabójstwa 16-letniej Dominiki i zeznał również, że był zabójcą 13-letniego Dawida Kwasińskiego. Powiedział tak: 2 tygodnie temu przyszła mi do głowy myśl, by zabić Dominikę. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale czułem, że wzbiera we mnie agresja. Obmyśliłem, jak dokonam zabójstwa. To zeznał po zatrzymaniu. I zauważcie, jak często on powtarza to, że wzbiera w nim agresja. Ziom, zapisz się na boks. Idź na siłownię, wyżyj tę agresję w jakiś inny, zdrowszy sposób, tak? Więc 2 tygodnie Jacek planował zabójstwo Dominiki, obserwował ją, znał rozkład jej zajęć, kupił tę torbę. Wiedział, że 12 maja ma iść z klasą do filharmonii. Zatem wziął tłuczek do mięsa i schował się w pokoju swojego brata i gdy usłyszał, że Dominika wyszła z mieszkania, to ją wówczas zaatakował. Okazało się, że po wyrzuceniu ciała do rzeki, po drodze zrobił małe zakupy, posprzątał mieszkanie bardzo porządnie i usiadł przed telewizorem.
telewizorem, ale nie był aż taki dokładny. W szparze podłogi technicy znaleźli krew Dominiki. I to pozwoliło policji zorientować się, że Jacek, który mówił, że Dominika opuściła mieszkanie z koleżankami, no, że kłamie. I już byli wtedy pewni, tak, że Dominika znajdowała się w mieszkaniu Jacka i jej krew nakapała na podłogę. Przeanalizowano akta umorzonego śledztwa w sprawie morderstwa Dawida i wtedy okazało się, że krew, którą znaleźli w zlewie w mieszkaniu w Fordonie, na tej framudze, to jest krew Jacka. Tylko wtedy nikt nie zadał sobie trudu, żeby to sprawdzić, no ale teraz mieli niepodważalny dowód. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 22:35 Jacek usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się i zaczęła się procesowa jazda. Wszyscy byli w szoku. Nawet Zbigniew Kwasiński, czyli ojciec Dawida, wspominał, że Jacek był grzecznym i wesołym chłopcem. Jeździli nad wodę do Opławca, spędzali razem czas i powiedział tak. 13 maja 1999 roku policjant powiedział, że sprawcą zabójstwa jest oskarżony. Trochę mną zatrzęsło, choć wcześniej myślałem, że sprawcą może być Jacek. Ta myśl powstała we mnie, jak wrócił z Francji. Powiedziałem o tym żonie. Odparła, że Jerzy Balicki, czyli ojciec Jacka, jest ławnikiem i gdzie u niego w rodzinie takie rzeczy mogły się zdarzyć? To zeznał ojciec Dawida. Podczas pierwszego przesłuchania Jacek był dosyć wylewny i spokojnie opowiedział, jak to wszystko wyglądało. Rano usłyszałem zamykane drzwi i śmiech. Zobaczyłem przez okno, jak Dominika wychodzi. Jakieś 3 tygodnie temu wiedziałem, jak wpuszcza chłopaka. Jestem w stanie rozpoznać tego mężczyznę. Tak zaczął. Ciało wypłynęło w ogóle na moście gdzieś w okolicy Wyspy Młyńskiej i teraz, jak mówi mój informator Hubert, jest to takie dość modne miejsce. Wiecie, tam są knajpki, ogródki, takie fajne miejsce, hipsterskie powiedzmy. Ale wtedy była to wylęgarnia Ćpunów i Meneli. Pamiętajmy, że mówimy o końcu lat 90. i właśnie, pamiętajmy, że mówimy o końcu lat 90. Facebook i takie tam rzeczy, media społecznościowe nie działały tak jak teraz, o ile w ogóle były. Wielkie portale informacyjne, tego typu rzeczy, tego nie było. Dlatego też wiadomości o tych dwóch zbrodniach są dosyć skromne. W zasadzie większość jest powielana w sieci. Gdzie bym nie weszła, to jest ten sam komunikat, po prostu trochę zmieniony. W zasadzie nie ma tutaj tego tła psychologicznego. Nie wiemy, dlaczego Jacek to zrobił tak naprawdę. Nikt tego tak mocno nie zbadał. Mamy same fakty. Nie znamy też ofiar. Nie wiemy, co lubili, jakie mieli zainteresowania, jakie pragnienia, kim chcieli być, jak dorosną. Ten temat niestety dzisiaj będzie tak powierzchownie opowiedziany. Może kiedyś ktoś pojedzie tam do Bydgoszczy i pogada z Jackiem. Może uda się rozgryźć tę historię bardziej. Może pan Semczuk się zainteresuje i napisze coś. Ale wiemy, że Bydgoszcz była straumatyzowana absolutnie. Hubert to pamięta, pamięta marsze żałobne, milczenia, rozmowy z dzieciakami z sąsiedztwa. Wszyscy się bali, bo to nie było morderstwo z drugiego końca świata, to było morderstwo z drugiego końca ulicy. Zamordowany został dzieciak z tej samej szkoły, dzieciak z tego samego osiedla. Wtedy dzieciaki znały zbrodnie z programu 997 i to tylko z tych odcinków, które udało się gdzieś tam przeuważyć przez dziurkę od klucza i to jest cytat ze słów Huberta. Wszyscy się bali, no. Czy morderca pojawi się na placu zabaw, czy pojawi się w mieszkaniu któregoś z nich, czy jesteśmy bezpieczni? Rodzice się bali o swoje dzieci. Rozpoczęło się wtedy trwające blisko rok śledztwo. Szereg biegłych badał Jacka Balickiego. Stwierdzili, że morderca miał zaburzenia osobowości w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i seksualnej oraz silną potrzebę rozładowania narastającej w nim tłumionej agresji. I to nie wpływało jakoś radykalnie na kontrolowanie przez niego swojego zachowania, ale w momencie zabijania miał bardzo mocno zmienioną zdolność oceny sytuacji. Nie kontrolował się. O samym zabójstwie Jacek mówił bez emocji, bez żalu, bez skruchy. Wyliczył, że Dawida zabijał 20 minut, a Dominikę 10 minut dłużej. Skwitował to: tylko pierwszy cios się czuje, a później samo leci. Jolanta Urbańska, która była bydgoskim psychologiem sądowym, ona nie miała wątpliwości po tym, jak rozmawiała z Jackiem, żeby on czuł jakąkolwiek skruchę. Wiedziała, że nie. Wiedziała, że on nie żałuje, choć przepraszał za swoje zachowanie, między innymi w liście do rodziców Dawida, ale pani Jolanta mu nie uwierzyła w jego żal. Była też wizja lokalna i sędziowie w czasie procesu oglądali kasety wideo z tej wizji lokalnej.
Ona została przeprowadzona przez policję dzień po zatrzymaniu Jacka po drugim morderstwie. Na ławie, gdzie zwykle siedzi obrońca, ustawiono telewizor, a kiedy przeprowadzono wizję w domu Dawida, to jego mama wyszła. Nie mogła patrzeć na to wszystko. Nie mogła patrzeć na krewnego, który zabił jej syna i odtwarzał w jej mieszkaniu zbrodnie. To było ponad jej siły. Tata Dawida stał na balkonie i odpalał jednego papierosa od drugiego. Ale na sali sądowej rodzice razem z rodziną Dominiki obejrzeli całe to wideo. Dopiero w momencie, kiedy Jacek pokazywał, jak mordował Dominikę, to jej ojciec nie wytrzymał i wyszedł. Zgromadzeni na sali mogli zobaczyć, jak ten zwyrodnialec i dewiant opowiada o szczegółach zbrodni. Wiecie, twarz maska, zero emocji, a nawet miał jakiś taki drwiący uśmieszek na twarzy. Bawił się przy tym nożem, tak jakby bawił się długopisem. To było na wideo. Dowody jego winy były bezsprzeczne. Ślady krwi na jego odzieży. Kawałek złamanego noża, który odnaleziono na dnie brdy. Potwierdzenie z telekomunikacji, że Dominika rzeczywiście dzwoniła do mamy z mieszkania zabójcy. No i ślady krwi zabezpieczone w domu Dawida, które należały do Balickiego. Jednej rzeczy brakowało, słuchajcie. Znaleziono tyle dowodów, tyle informacji, ale jednej rzeczy do dzisiaj nie wiadomo. Dlaczego? Prokurator Dariusz Beben, który później był szefem prokuratury Bydgoszcz Północ, nie wiem czy nadal jest, on był oskarżycielem w tej sprawie i powiedział tak. Zabójca miał przewagę fizyczną. Najpierw zaatakował dziecko, a potem dziewczynkę. Żadne z nich nie miało szans na obronę. Balickiego badało 12 biegłych psychiatrów. Co do jednego byli zgodni. Istnieje trwałe i poważne zagrożenie popełnienia przez niego kolejnego czynu o podobnym charakterze. Musimy pamiętać o społecznej szkodliwości czynu, bólu, jaki sprawca zadał ofiarom i ich rodzinom. Przez lata w strachu żyli też mieszkańcy Fordonu, bojąc się o swoje dzieci. Ten człowiek nie miał oporów, doskonale się maskował. W czasie procesu nie okazywał żadnej skruchy, poza deklaracją, że żałuje. Natomiast obrońca Edward Guziński po zakończeniu przewodu sądowego powiedział tak. Moja rola jest trudna. Nie jestem obrońcą z wyboru, ale z urzędu. Muszę wypełnić ten obowiązek sumiennie. Dlaczego to zrobił? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie znaleźli jej nawet biegli. Jedno jest pewne. To, co się stało po raz drugi, jest wynikiem nieumiejętności prowadzenia śledztwa. On zostawił mnóstwo śladów, a śledczy nie potrafili go znaleźć. Gdyby właściwie wykorzystano te materiały, nie mielibyśmy do czynienia z drugą zbrodnią. I tu muszę się z panem Guzińskim zgodzić. Też tak uważam. Rodzice zamordowanych dzieci występowali w sądzie jako oskarżyciele posiłkowi. Tata Dominiki powiedział tak. Proszę sąd o wydanie polecenia, aby informowano nas o każdorazowej zmianie pobytu Balickiego. My się boimy. Przecież Dominika i Dawid błagali go o litość. Ten człowiek nie okazał skruchy. Natomiast mama Dawida zwróciła się bezpośrednio do mordercy, do swojego krewnego i zapytała. Masz ostatnią szansę. Powiedz, dlaczego zabijałeś? Odpowiedzią na to pytanie było milczenie. Dlaczego zaczął zabijać? Nikt nie wie. Psychiatra z Instytutu Ekspertyz Sądowych podczas jednej z rozpraw Balickiego powiedział, że często w przypadku seryjnych morderców nie ma możliwości, aby rozpoznać ich osobowości i zamiary. Są jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Mają dwie twarze, które tak różnią się od siebie, że nie sposób ich dopasować i trudno stwierdzić, co aktywizuje tę złą twarz. Mogą to być na przykład organiczne zmiany w mózgu, ale też jakieś wyjątkowe wydarzenia w życiu, które zostawiły trwałe piętno. W przypadku Balickiego istotnie stwierdzono organiczne zmiany w mózgu, ale nie wiadomo było, czy to właśnie wpłynęło na dewiację bydgoszczanina, a może doznał jakiejś traumy, będąc we Francji, w Legii Cudzoziemskiej. Sam nigdy o tym nie opowiadał. W tej chwili odsiaduje wyrok dożywocia. Tyle tylko, że w 2026 będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Było zamieszanie z tym wyrokiem. W lipcu 2000 roku pierwszy wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy Bydgoszczy. Balicki przyjął ten wyrok z kamienną twarzą, bez cienia emocji i skruchy. I wtedy skazano go na dożywocie, ale prokuratura zawnioskowała jeszcze dodatkowo, żeby oskarżony mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po odsiedzeniu 40 lat. Żaden z biegłych nie stanął po stronie Balickiego. Każdy powiedział, że dopiero proces starzenia się, czyli kiedy będzie miał 40 lat więcej, około 60 lat, plus długotrwały pobyt w więzieniu, dopiero to może sprawić, że przestanie stwarzać zagrożenie dla otoczenia. Byli pewni, że jeśli on wyjdzie, on będzie mordował znów.
Żaden z biegłych na pytanie, czy rokuje poprawę, nie odpowiedział twierdząco. Biegli ponadto stwierdzili, że Jacek ma osobowość nieprawidłową i jest niedorozwinięty w stopniu znacznym. Uznano, że w chwili popełnienia zabójstw był poczytalny. Skazano go na dożywocie. Uznano też, że Balicki będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 25 latach. Ten wyrok Balicki przyjął tak samo jak wszystko inne, z kamienną twarzą. Gdy zapytano go o to, czy chce coś powiedzieć, jakby swoje ostatnie słowo, to odmówił. Nie przeprosił. Nic. Podobno czuje się w więzieniu samotny. Pisał do swoich znajomych, prosił, żeby przyjechali, żeby spędzili z nim trochę czasu, na przykład zagrali z nim w szachy, bo czuje się samotny. Nikt nie zna dokładnego miejsca jego pobytu aktualnie. Gdzieś znalazłam informację, że jest w Bydgoszczy, ale to nie jest pewna informacja. W 2003 roku powstał film dokumentalny pod tytułem Będzie zabijał, polski film, i tytuł tego filmu nawiązuje właśnie do opinii jednego z biegłych, psychologa, którego zdaniem nie można wykluczyć, że Balicki mógłby znów dopuścić się morderstwa, z czym ja się absolutnie zgadzam. Teraz warunek przedterminowego zwolnienia. Słuchajcie, to jest ciekawe. Jacek Balicki musi zapłacić po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinom zamordowanych dzieci. Dotąd nie przelał złotówki, ale zamierza to zmienić. Napisał w liście do sądu tak. Z powodu braku środków finansowych nie byłem w stanie wykonać tego zobowiązania. W związku z podjęciem pracy w zakładzie karnym chcę zastosować się do postanowienia sądu. Nie mam kontaktu z pokrzywdzonymi, nie znam ich adresu. Proszę o skierowanie mnie przez sąd do mediacji, które mogłyby objąć ustalenie formy spłaty zadośćuczynienia. Proszę sąd o podanie kont pokrzywdzonych, na które w ratach miesięcznych mógłbym dokonywać spłat. Podpisano Jacek Balicki. Sąd te numery kont przesłał Balickiemu, ale nie ma mowy o żadnej mediacji w tej sprawie, tak powiedział Marek Kryś, przewodniczący 3 Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. To pismo ma pieczątkę zakładu karnego we Włocławku, zatem być może tam odbywa swój wyrok. I te morderstwa były też inspiracją dla Łukasza Orbitowskiego, który napisał książkę pod tytułem Inna dusza. Za tę książkę otrzymał paszport polityki. Były też przedstawienia teatralne, między innymi w Teatrze Polskim w Bydgoszczy prezentowano sztukę opartą na książce Orbitowskiego. Czy słyszeliście o Jacku Balickim, o Dawidzie Kwasińskim, o Dominice Masłowskiej? Czy ta historia kiedykolwiek obiła Wam się o uszy? To było przecież nie tak dawno temu. Podejrzewam, że większość moich słuchaczy, jak spoglądam na statystyki na YouTubie, na Spotify'u niestety nie mam takich danych, to większość z Was jest mniej więcej w moim wieku, więc byliśmy wtedy nastolatkami. Byliśmy w wieku Dominiki i Dawida i... Kurde, powiem Wam, że łatwiej mi się opowiada o historiach zza oceanu, kiedy opowiadam o zbrodniarzu, który jakoś tak inaczej się nazywa, który grasował w Seattle, w Los Angeles czy w Nowym Jorku. To zupełnie inaczej się mówi, jeszcze jak sprawa była dawno, dawno temu. Jest ta odległość i też człowiek się tak nie angażuje emocjonalnie. Jest to przykre, owszem. Nie mówię, że nie jestem z kamienia, ale wiecie, łatwiej się opowiada o takich historiach z większego dystansu. Jeśli chodzi o sprawę Balickiego i Dawida i Dominiki, to kurde, no jeszcze mając świadomość, że mój kolega był tak blisko tej sprawy i wpłynęło to. Zbrodnie Balickiego wpłynęły na ludzi z Bydgoszczy z tamtego okresu. On wpłynął nie tylko na rodziny ofiar, on wpłynął na całe miasto. Wszyscy to przeżywali, przechodzili żałobę, przechodzili traumę, strach. Nagle zło stało się bardzo namacalne. Było nie tylko w telewizorze, ale było dosłownie po drugiej stronie ulicy. Trudniej się opowiada takie historie. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną dobre pół godzinki czy trochę więcej i że macie się dobrze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną już niebawem przy następnym nagraniu. Jeśli macie jakąś historię, o której chcielibyście mi opowiedzieć, to zapraszam. Wszystkie linki do mediów społecznościowych i do maili znajdziecie w opisie. Możecie też zostawiać komentarze na YouTubie. Ja się oczywiście do nich odnoszę na bieżąco i liczę na to, że się odezwiecie. Tymczasem Borym Lasem. Słyszymy się już niebawem. Być może przy jakiejś nieco lepszej okazji i mniej ponurej historii. Do usłyszenia. Pa, pa!